Jan Kochanowski. Program Koncert Religijno-Patriotyczny, który będziemy chcieliście w całości Państwu przedstawić. To były jego fragmenty z artystów wybitnych polskich, a także studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej. Piękny materiał naszej historii od chrztu do współczesności. Modlitwę na zakończenie dnia kompletu i potem także na program nocny, na który również teraz pragnę zaprosić tych, którzy jeszcze nie do snu. Korzystamy z tomu trzeciego i wydania skróconego hymnu Wszystkie nasze dzienne sprawy, strona 1016, wydanie skrócone 1167, potem także psalmodia 1022 i 1175 strona. I zapraszamy jeszcze kogoś z naszych słuchaczy do wspólnej modlitwy.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Uczyńmy rachunek sumienia w tym momencie. Kończy się dzień Pański, niedziela, dzień też naszych przeżyć, spotkań pielgrzymkowych. Chcę podziękować za wszelkie dobro, które dzisiaj było naszym udziałem, za też łaskę Bożą, która nas spłynęła w miejscu świętym, jakim jest Jasna Góra. Może też przyjdzie moment, żeby przeprosić za to, co było niedobre, było brakiem dobra, za nasze wszystkie słabości, za może brak realizacji dobra w naszym życiu. Uczyńmy to, czyniąc rachunek sumienia. Jak zwyciężymy, wiesz, katolicki? Są PO w linii. Mówiliście, bo jesteście tyle lat razem. A ten wam powiedział, jakie te szczęście, jakie szczęście. To szczęście to jest jedno, ale to jest potworna praca, tak? To jest milion momentów, w których chciałem powiedzieć, wynoś się stąd, albo ja się wynoszę, trzaśnięć drzwiami, mówienie, jesteś jak twoja matka, rzucanie butami, które akurat były pod ręką i tak dalej. I ci państwo słuchacze, którzy teraz tego słuchacie, którzy jesteście w stałych związkach więcej niż kilka lat, wiecie, że szczęście to wam pomogło się spotkać. Tak. Ale potem tak naprawdę to już jest, no, to jest potworna praca. I rzeczywiście są momenty wspaniałe, I one są największą gratyfikacją, ale to jest potworna praca. I podobnie jest właśnie z relacją seksualną, że na początku jest łatwo, tak? Bo jak my się poznajemy, jest ten moment pierwszego zakochania, kiedy nam właśnie te wszystkie tam noradrenalina, fenetylaminy i tak dalej wszystko pracuje, to nam się wystarczy, że się otrzemy o siebie w kuchni i już jesteśmy podnieceni. Ale żeby wywołać ten stan po 5-6 latach bycia w związku, no to już nie wystarczy ocieranie w kuchni, no. To już my naprawdę musimy się i umyć, i przygotować do tego. I często umówić na randkę seksualną, tak? Jak mówię umyć, no to no nie chcę być źle zrozumiany, tak? Ale na początku nam to w ogóle nie przeszkadza, a po kilku latach się okazuje, że nam przeszkadza, jeśli, nie wiem, on wejdzie w skarpetkach do łóżka. Więc trzeba mu powiedzieć, kochanie, no jak wchodzisz do łóżka, to zdaj mi skarpetki i umyj nogi. No tak, bo to już nie jest to zaślepienie seksualne i to pożądanie, które nas spełnia. Ale często właśnie, niestety, pary wolą, albo może nie tyle wolą, ale łatwiej jest im zdradzić, niż przełamać to tabu nierozmawiania o seksie w relacji. I łatwiej jest iść w bok i zrealizować swoją popędowość poza związkiem, niż naruszyć to status quo, które mamy w związku. A propos tego, tych takich właśnie związków długoterminowych, trwałych, to jeszcze jest jedna kwestia, to znaczy kwestia par, które mają dzieci, mają rodzinę i tutaj się pojawia też taki wątek pewnie jakby bycia razem już tak trochę dla dobra tej rodziny, mimo tego, że wiemy o tych zdradach, gdzieś przymykamy oko, ale jest nam wygodniej, albo zakładamy, że jednak tak trzeba, bo to jest nasz przede wszystkim obowiązek utrzymać tę rodzinę w komplecie, żeby dzieci miały matkę i ojca, powiedzmy. I gdzieś trochę oddajemy część siebie w takiej sytuacji, kiedy poświęcamy się dla dobra tej rodziny, dla dobra tych dzieci, ale jednak przymykamy na przykład oko na te zdrady. No tak. A potem dzieci stają się naszymi pacjentami, kiedy wyrastają. Okazuje się, że to nie było najlepsze rozwiązanie. To nie było najlepsze rozwiązanie, bo to są kobiety, które mówią, moja matka całe życie wiedziała, że on ją zdradza ze wszystkimi, wychodził na miasto, nie wracał, o drugiej nad ranem wracał, albo kazała mi, kiedy miałam 11 lat, chodzić i sprawdzać, do której baby znowu poszedł. Nigdy nie pozwolę sobie na to, żeby być tak upokarzona przez mężczyznę, więc to nie jest najlepsze rozwiązanie, myślę. Czyli nam się wydaje, że dzieci tak mało rozumieją, tak mało widzą. Dzieci doskonale widzą, dzieci doskonale wiedzą oczywiście i to jest ciekawe, jak pracuję z nastolatkami często i prowadzę wykłady dla nastolatków, to pytam się ich często, czy chcieliby mieć w przyszłości taki związek, jak mają obecnie ich rodzice i naprawdę mało osób podnosi ręce. I jak z nimi rozmawiam, a oni często mają po 17 lat, 16-17 lat najczęściej wtedy, to najczęstszym ich argumentem jest to, że ci rodzice często nawet już nie sypiają w jednej sypialni. I oni to widzą. A nam rodzicom się często wydaje, że oni kompletnie są na to ślepi. A oni już mają
po 12, 11 lat już widzą, że coś jest nie tak, że już rodzice w ogóle nie realizują też swojej namiętności w związku, że mają gdzieś albo w ogóle w zupełnej represji, albo realizują ją poza związkiem. I dzieciaki zawsze to widzą. No tak. Nie, zapominamy bardzo często, że ta podstawowa edukacja seksualna naszych dzieci odbywa się jednak w domu. No, jak najbardziej. Uczymy się przez przykład, przez to, co widzimy wśród osób, które szanujemy, które kochamy, które są nam najbliższe, czyli rodzice, opiekunowie, jakaś bardzo bliska rodzina. Tak. Także pamiętajmy też o tym, jaki, żeby to nie brzmiało jakoś bardzo wzniośle, przykład dajemy na temat budowania zdrowych relacji i też zdrowej seksualności w naszych domach. Zastanawiam się, czy w ogóle ten model seksualności i ten model właśnie takiej monogamii na całe życie gdzieś w Polsce się zmienia. Ostatnio profesor Zdebski zrobił takie badania na temat stosunku Polaków do wielkiej miłości, do tego, czy wierzymy w wielką miłość na całe życie. No ale jedno z pytań dotyczyło także akceptacji, takiego przyzwolenia na to, że jak jesteśmy w stałym związku, to możemy też sobie pozwolić albo na krótki skok w bok seksualny, albo nawet na długotrwały romans. No i tam rzeczywiście nie są to może jakieś powalające liczby, ale z tych badań wynika, że około 12% badanych osób właśnie akceptuje taką seksualną niewierność, krótką, taki właśnie akcent, akceptuje nawet równolegle głębszy romans partnera lub partnerki. Czy to jest jakiś znak czasu i to będzie szło w tym kierunku? Ja myślę, że to jest znak czasu, ale też czasu, bo rzeczywiście do nas tak jakby w ogóle już instytucja małżeństwa się trochę osłabiła i żyjemy w takich czasach, są nastawione bardzo indywidualistycznie, ludzie dużo lepiej dbają o swoje indywidualne, to ma plusy i minusy oczywiście, ale to jest tak, jak mi się to kojarzy z tym, jak na Facebooku widziałem takiego mema, że szła starszym panem i był taki podpis, że kiedyś to ludzie psuło, to się naprawiało, a dzisiaj to jest tak, że ludzie się rozstają, się psuje. Ja tam takie bzdury lubię dekonstruować od razu, bo ja sobie myślę jasno. To były takie czasy, kiedy on bił i chlał i ona była wielce nieszczęśliwa z nim, bo po prostu była, tak? A dzisiaj w końcu możemy mówić, a wszystkie sobie takie były, wszystkie związki, ale dzisiaj jednak ta łatwość rozstawania się ma też swoje duże plusy i w relacjach to mogą się w końcu rozstawać. Jest na to dużo większe przyzwolenie ich samych, tak, stać na to. Mówię o psychicznym takim wydatku, ale myślę, że dużo bardziej mogą się rozstawać i mieć te relacje. Poza tym zresztą sposób, w jaki my się komunikujemy przez internet, tak, przez portale społecznościowe, to wszystko stwarza taką okazję, no, a jednak ta okazja powoduje, że my z tego korzystamy. No, kiedyś nie było Tindera. Dobrze, mów na jasnej górze. A kweli Polaki... No ja szczególne pozdrowienie kieruję do pielgrzymów z Kortowito i do Polaków, którzy zakończyli swoją sztafetę z Krakowa do Rzymu. Jesteście dzielni tym pozdrowieniem.